Dzień dobry, jesteśmy w zespole willowo-ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Lubuskie. Jan Zalewski znalazł w magazynie te wrotki i postanowił mnie wrobić, a ja nie mogłam się nie zgodzić. Chodźcie. Prototyp wrotek powstał już w XVIII wieku. Ich projektantem był Holender Hans Brickner. Do historii jako wynalazca wrotek wszedł belgijski producent instrumentów muzycznych Merlin, który swoje pierwsze wrotki na metalowych kółkach skonstruował około 1760 roku. Patent na wrotki został przyznany dopiero w 1812 roku. W 1823 roku Anglik Robert John Tyers, sprzedawca owoców, unowocześnił swój wynalazek. Jego rolitos miały 5 małych kółek ustawionych w jednym rzędzie, do których dodał przedni hamulec. Dały one początek późniejszym rolkom. Pierwsze klasyczne wrotki o 4 kółkach, prototyp współczesnych, opatentował w 1863 roku James Plimpton z Nowego Jorku. W 1884 roku amerykański wynalazca Levant Malvin Richardson z Chicago wykonane z gumy i kauczuku kółka wrotek zaopatrzył dodatkowo w łożyska kulkowe. W pierwszej dekadzie XX wieku w Europie Zachodniej już masowo jeżdżono na wrotkach, tańcząc, grając w hokeja i ścigając się. Dalsze udoskonalenie wrotek nastąpiło w latach 60. po odkryciu poliuretanu, materiału syntetycznego, który zastosowano do wzmocnienia konstrukcji kółek. Janek Holender, w co ty mnie wkręcasz? Ale Holender to chyba na dobrym tropie tak, jestem. Tak. Holender. Dobry trop, bo prototypy wrotek pierwsze powstały właśnie w Holandii. I one nie były podobne do tych, które tutaj widzimy, tylko bardziej przypominały rolki. I to jest właśnie dosyć paradoksalne, że takie rolki właściwie to powstały ze względu na to, że łyżwy się pojawiły pierwsze w Holandii. Więc oni po prostu tylko zamontowali tam kółka i już było dobrze. To jest rok 1760 XVIII około. Wiek? Tak, tak. No dobra, no i do czego były te rolki używane tak dawno temu? Przecież chyba nie tylko do rozrywki, tak jak znaczy, my teraz. Tak, do przemieszczania się, ale właściwie Amerykanie już w roku 1863 niejaki James Plimpton z Nowego Jorku już wymyślił właśnie takie rolki klasyczne na 4 kółkach, te, które znamy do dzisiaj właściwie, prawda? Czyli pierwsze bardziej przypominały takie rolki wzdłużne, właściwie montowano do nóg różne kółka też, były różne patenty były, jest cała bardzo bogata ikonografia na ten temat, ale te, które my znamy, to jest rok 1863, i właściwie już pod koniec XIX wieku powstawały ulepszenia już, prawda, czyli konstrukcje z kauczuku, później była guma utwardzalna, też wprowadzenie łożysk kulkowych, cała bardzo bogata historia, ale też ciekawostką jest, że były używane na przykład w rozdzielniach telekomunikacyjnych dużych miast, gdzie trzeba było szybko się przemieszczać i zmieniać przełącza, łącza międzymiastowe. Czyli także dzisiaj kurierzy nam rozwożą pocztę, a wtedy albo to byli w dużych biurach gońcy. Też. Tak, gońcy w dużych biurach. Wrotki były bardzo popularne. Czyli no wiesz co, no, u nas w muzeum też by mogły nam się przydać, jakbyśmy chcieli na przykład stąd do Spichlerza szybko się przemieścić, nie mamy samochodu, nie mamy roweru. Pyk, wrotki i jedziemy, tylko raczej nie po takiej kostce brukowej. Raczej trudno. Znaczy te tworzywa takie już specjalistyczne bardzo, to są nawet lata 80. XX wieku, prawda, już wprowadzono bardzo duże utwardzenie właśnie tych kółek, bo to też się liczyło, żeby bezpieczeństwo było zachowane. To jest ciekawostka, że te wrotki, które my mamy u siebie, to jest dokładnie ta sama firma Germina, która produkowała łyżwy. Na których sobie jeździliśmy na Słowiance. Pozdrawiamy Słowiankę. Wiesz co, chodź usiądziemy, bo ja mam parę pytań jeszcze. Jeszcze nie umiem jechać. Jeszcze nie. To nie będzie łatwe zadanie. I można sobie regulować.
rozmiar. Tak, właśnie to jest też ciekawe, że mamy oczywiście regulację długości stosownie do rozmiaru stopy. I wystarczyły jedne wrotki na rodzinę, tylko tak, że rodzeństwo tak. na przykład już nie mogło razem pojeździć, tylko musieli się dogadywać, ale to było fajne. Tak. Dlatego, że musieli wypracowywać sobie swoje relacje, uczyli się kompromisów, a teraz jak każdy ma swoje. No tak, tu jest też ciekawostka, że do 30 cm jest maksymalny rozstaw. One jeszcze mają takie ciekawe rozwiązanie tutaj, że ten układ osi, on jest też w jakiś sposób elastyczny, prawda? Czyli nie ma ryzyka, powiedzmy, że przy ostrym zakręcie człowiek straci kontrolę, prawda? Tutaj mamy skórzany pasek. Tak, skóra jest również bardzo, bardzo ważna. No, łyżwy Germiny też były wykonane takiej solidnej skóry, obudowa. Tak, sznuróweczka, zapięcie, prawie że odblask, jeśli chodzi o kółeczka. Taki pomarańczowy kolor. Tak, no teraz mamy różne rozwiązania, prawda, wprowadzane są jakieś LEDy, błyski i tak dalej. Także ten patent, który pochodzi właściwie z połowy XIX wieku, on bardzo ewoluował i dzisiaj wrotki są również wykorzystywane i wróciły do łask. No ale przede wszystkim dla rozrywki. Już nie Dokładnie, mają tak. tych funkcji takich użytkowych, nie pomagają ludziom w biurach, w organizacjach, chociaż może są takie firmy. Ale wiesz co, ja się trochę zmartwiłam teraz. Bo jak ja teraz stanę i spróbuję pojechać, a mi się nie uda. Będę asekurą. To będziesz mnie tak... Tak jest. Do przodu. Dobra. To ja próbuję. Uwaga. No nie rozpędzę się tutaj, ale działa.